Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie filmik typowo lombardowy. Powiem Wam, że w Lombardzie można nieraz znaleźć bardzo fajne okazje i przykładem tego jest na przykład, że kupiłem kiedyś uszkodzony telefon Samsung Galaxy S6 za 50 zł, potem Motorola Moto G6 za 50 zł, którą sobie też naprawiłem. Także naprawdę w Lombardach można spotkać bardzo fajne okazje, tylko trzeba troszeczkę poszukać, popytać się nieraz. I tym razem padło na wkrętarkę kupioną za 30 zł u mnie tutaj lokalnie, czyli wyszedłem sobie z domu, podeszłem 100 metrów i kupiłem ją. I powiem Wam tak, kupiłem ją z tego względu, że czasami potrzebuję coś mobilnie szybko przykręcić, jakąś śrubkę, także żadnej wkrętarki takiej jakiejś fajnej nie posiadam, typu Bosch, Makita i tak dalej. Kiedyś, pokażę Wam jeszcze teraz taki fajny bonusik, u kreatora kupiłem walizkę całą z taką wkrętarką, Tolman Aku Boremaskine 18V. Jeszcze tutaj mi baterię podpisywała jego żona. Zobaczcie, jaki piękny rysunek. Nie, tą baterię ja sobie muszę gdzieś zamontować na jakiejś podstawce na biurku, bo to jest coś pięknego. To mi przypomina Ediego z Iron Maiden. No, przepięknie to narysowała. Znaczy, mi się osobiście to podoba, tak? I dodatkowo jeszcze za 30 zł w tej walizce od kreatora była taka szlifierka oscylacyjna, też na 18V, to jest cały komplet. Niestety bez żadnej ładowarki, tak? Czyli mieliśmy dwa jakby urządzenia bez ładowarki i sobie wykombinowałem, że do tej wkrętarki na razie, tak żeby gdzieś w domu coś przykręcić, podłączyłem zasilacz od laptopa. Jako tako to się sprawdza, bez problemu wkręcimy śrubkę w drewno. Także dzisiaj sobie sprawdzimy tą wkrętarkę z Lombardu i powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Wolę kupić w Lombardzie niż na Allegro u jakiegoś, w cudzysłowie to nazwę, Janusza, bo jak wiecie, dużo jest ludzi, którzy kantują, po prostu oszukują, sprzedają, piszą opis, a to co do Was dochodzi mija się z rzeczywistością. I dlaczego lepiej w Lombardzie kupić? Dlatego, że macie paragon, możecie towar zwrócić, a jeżeli kupujecie przez internet, to już w ogóle macie jeszcze większe te prawa. I będąc dzisiaj w Lombardzie, ja Wam pokażę jeszcze szybko na Firefoxie stronkę Lombardu, gdzie ta wkrętarka była. Zobaczcie, to jest ta wkrętarka, wiertarka BORN SKAN03035 wow, za 30 zł. Niestety strona już jest usunięta. Dosłownie byłem, no nie wiem, 10 minut temu i popatrzcie się, już jeżeli chcę wejść na tą wiertarkę, sorry, the page you are looking for could not be found. Także wkrętareczki już nie ma. Gościu już ją osunął bardzo szybko. Zresztą ten gościu, co tam sprzedaje, powiem Wam taką ciekawostkę, to jest znajomy moich znajomych. I teraz sobie przejdźmy do tej walizeczki, żeby otworzyć to, co znajduje się tutaj w środku. Powiem Wam, że walizka, jeżeli chodzi o tą wkrętarkę, jest bardzo zgrabna, poręczna. Żeby Was nie skłamać, to jakie są wymiary jej? Dokładnie gdzieś mniej więcej 28 cm na 28 cm. Bardzo malutka walizeczka. Porównując ją do walizki od tych tutaj narzędzi, to jest mega mniejsza, o wiele mniejsza. No dobra, rozpakujmy sobie zawartość tej wkrętarki. Popatrzcie się. Aha, jeszcze dodam taką ciekawostkę. Ta walizka... Jezu, coś mi szarpie te Wi-Fi. Za 49 zł ona była. Także przecena na 30. Chyba leżała, nikt nie chciał kupić i w końcu na stronce dali cenę 30 zł. Słuchajcie, mamy jakieś tutaj szybity. Ja się postaram Wam to pokazać. W środku walizki. To fajnie. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 bitów. Przydadzą się. Nie mówię, że nie. Pytanie tylko, z jakiego są materiału zrobione. Zapakowana w folię bąbelkową. Wszystko ładnie. Jest taki motyw. Będąc w Lombardzie... Poczekajcie, ja może sobie zresetuję kamerkę, bo coś się troszeczkę zamula. Dobra, kamerka zresetowana. Mam nadzieję, że coś poprawię, ale znowu coś tam muli. Jeszcze chwileczkę dajcie mi, momencik, sorki. Dobra, chyba ogarnąłem temat, przełączyłem się po prostu z Wi-Fi 5G na 2G. Po 2G chyba to lepiej działa. Jakaś taka abstrakcja mała. Słuchajcie, no komplet mamy następujący. Ładowarka 18V, zasilacz. Zasilacz jest taki. Będę wam pokazywał wszystko dokładnie. Czy mi tutaj się uruchomiły gadu gadu, kurde, jak mnie to nie zdenerwuje. Dobra. Netzgerät, model BHY 48-24, 230V, 50 Hz, 24V, 400 mA. Czy ta ładowarka, czy ten zasilacz jest do tej wkrętarki 18V? No nie wiem. Wydaje mi się, że... No naprawdę, teraz zgłupiałem. Nie znam się tak na elektronarzędziach super jak na przykład kreator, także nie powiem wam, czy ten zasilacz jest akurat do tego, tak? Tutaj w ogóle są jakieś parametry napisane? Nie ma. Nie ma nic. Sprawdźmy sobie w ogóle najpierw zasilacz, czy jest sprawny, czy on działa. Podłączę go do zasilania. Wezmę sobie miernik. Ustawię na 60V. Miernik jest ustawiony na 60V. Postawmy sobie mierniczek tutaj. Teraz sprawdzimy ładowarkę, czy ona będzie działała. Ja sobie ją podepnę tutaj z boku do listwy zasilającej. Podłączona jest. OK. I teraz sprawdźmy, co nam pokaże miernik, żebyście to też widzieli lepiej. Biorę kabelki, minus do zewnętrznej, plus do wewnętrznej zrobię. 31V. Słuchajcie, coś mi tu nie gra. Dobrze, że sprawdziłem. 31V na zasilaniu ma. Także tu coś nie gra. Totalnie nie gra. Na zasilaczu pisze 24, a daje wyjście 31. Nie, słuchajcie, to jest na pewno zasilacz. Jest albo uwalnięty. Także to już mamy pierwszą sprawę jakby pokazaną, że zasilacz ma 24V 400 mA, a daje 31. Taki zasilacz nie kwalifikuje się do używania z taką ładowarką do wkrętarki. To jestem na 100% pewny. Na szczęście mam zasilacz ten, co kupiłem, także będę mógł sobie bez problemu tutaj podłączyć 18V. Przynajmniej tak mi się wydaje. A zresztą sprawdźmy sobie model w internecie tego zasilacza szybko. Słuchajcie, pozwoliłem sobie uruchomić Allegro, wpisałem ładowarka, znaczy w Google ładowarka, wbiłem na Allegro i na przykład z ładowarki takie do wkrętarek, zobaczcie jaki mają opis, parametry 18-24V max, tu było 31V, także na pewno to nie jest dobrze. Tutaj też mamy opis do 18V wkrętarek. Też mamy przedział, napięcie ładowania 24V. Dobra, słuchajcie, no niby te 24V to jeszcze mogłoby podejść 400 mA lub 500 mA. Ale 31V wydaje mi się, że to już jest przesada. Ja sobie jeszcze tutaj cofnę się do Google, wpisałem Netz... Dobrze wpisałem to? Netzgerät. Netzgerät BHY 48-24. To jest ten model. Próbuję znaleźć w ogóle to. Tą jakby ten zasilacz do tej. W grafice sobie poszukam, może coś będzie widać. Netz adapter, kurczę, no ciężko znaleźć, powiem wam. O, jest coś. BHY 48-24. Zobaczmy sobie w ogóle, jaki tu jest opis tego. Oczywiście po niemiecku. Akceptaren, OK. I patrzcie, tutaj mamy 48, no to jest niby ten sam model. Tylko chcę zobaczyć opis. output 24V 350 mA. Czyli ten zasilacz jest uszkodzony, 31 V. Podejrzewam, że albo są kondensatory w środku upadnięte, przez co takie wychodzi duże napięcie 31 V. No na pewno nie podłączę to pod tego chargera tutaj, co jest dostępny. Także mamy pierwszy taki fajny motyw. Uszkodzony zasilacz podający 31 V. Już wiem, dlaczego ta wkrętarka trafiła do lombardu. Po prostu zasilacz był uszkodzony, ktoś o tym wiedział. 31 V. No i teraz taki motyw. To jest ta podstawka. Ciekawy jestem, czy ona pasuje do tej baterii od kreatora. Zaraz sobie sprawdzimy tak z ciekawości. Tylko gdzie ja to położyłem? Tutaj, dobra. Weźmy sobie, zresztą porównajmy nawet. 2TT. Bardzo podobne, chociaż gabarytowo troszeczkę inne. Ale sprawdźmy, czy to w ogóle jakoś wejdzie. Tu jest... Chyba się powinno w ten sposób ją wkładać. Pasuje idealnie. Czyli ten akumulatorek też będę mógł ładować, jeżeli będę miał jakąś drugą stroną, też mogę włożyć. Niedobrze, ale wiem, że na pewno tą stroną się wkłada, bo tutaj mamy taki wypustek i tutaj też jest nawet taki w środku, taka dziurka jakby. Także to na pewno wchodzi w ten sposób. Fajnie, chociaż mogę to ładować. Jestem ciekawy, zresztą sprawdźmy sobie, jakie tu jest napięcie na tym akumulatorze. On leżał bardzo długo, także podejrzewam, że jest rozładowany. Fajny filmik będzie pokazujący chociaż jakieś elektronarzędzia. Minus do minusa, plus do plusa. 9,24 V. Słuchajcie, 9,24 V rozładowana totalnie jest. Na bok sobie dajmy ją. Sprawdźmy sobie w ogóle te tutaj akumulatory. Minus po lewej stronie, plus po prawej. 9,20 też rozładowana totalnie, dlatego nie działała mu w sklepie ta wkrętarka. Ile tu było tych? A są dwie, dobra. Sprawdźmy sobie teraz tą, co jest tutaj we wkrętarce. Ile będziemy mieli? Pokazuję wam miernik, żebyście widzieli też. Minus do minusa, plus do plusa. 12 V, no ta jest bardziej naładowana, 12 V, 9 V, no i kreatorowa 9 V. Tutaj pisze 18 V, żadnych informacji takich nie ma. Na razie sobie odłóżmy na bok, skupmy się teraz na samej wkrętarce, żeby ją zobaczyć. Słuchajcie, tutaj jest taki jakiś opis, wiertarko, wkrętarka, 18 V. SKN 03035 18 V, 0, od 0 do 550 PRM obrotów, 10 mm obroty ma lewo, prawo, na górze mamy regulację 1, 2, 3, 4, 5 i jako 1, 2, 3, 4, 5. No i nie wchodzi nam wiertarka. Dziwne. 4, 5, wiertarka nie chce wejść. Coś czuję, że będę ją podłączał zaraz do testowego zasilania, sprawdzić, czy to działa w ogóle. A zobaczmy sobie teraz kreatorową wkrętarkę. No ta już jest o wiele lepiej. Tu mamy od 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, aż do 8. No i 8,5 i jako wiertarka, tak? Także mamy tutaj, ta jest o wiele lepsza, jeżeli o to chodzi. Ona fajnie chodzi na tym zasilaczu laptopowym, nie powiem. No ale teraz chociaż zrobić coś takiego, żeby było zasilanie, można było ładować akumulator, także to będzie super sprawa. Także tutaj mamy tą chyba uszkodzoną. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i nie chce wiertło wejść, czyli mamy coś tutaj nie tak. To co? Podłączymy sobie ją do zasilacza testowego. Aha, teraz jest na środku. Też nie wchodzi. Widzicie? Coś jest nie tak z tym. Nie wiem, czy ją ktoś rozbierał, czy nie. No ale podepniemy się tutaj pod zasilanie. Sprawdzimy ją w ogóle, czy ona działa. Także połóżmy sobie na razie tutaj gdzieś z boku. Ja sobie odłożę zasilacz. To położę na bok wszystko. Obudowę też weźmiemy na bok. Weźmiemy sobie ją teraz pod lupę i sprawdzimy na fajnym zasilaczu, który kupiłem ostatnio. Słuchajcie, no widzicie, jak to się pięknie wszystko układa? Włączam sobie zasilacz warsztatowy. Ustawię tutaj na wyjściu na razie 12 V, 1 A powiedzmy. 12 V ustawię. Albo co, dam mu 15, nie, dam mu 12 na razie, nie będę mocno katował. 12 V, amperów damy, załóżmy 1,5 ampera, 12 V, 1,5 ampera. Włączmy sobie tylko jeszcze szybko te zasilanie tutaj. Mamy 12 V, 1,5 ampera. Teraz tylko muszę sobie podłączyć pod tutaj magiczny ten. Spróbuję złapać ją. Jak ją tutaj złapać? No, przydały mi się teraz dwa krokodylki z jednej i z drugiej strony. To na pewno. Ok, plus do plusa. Czyli to będzie plus nasz. Minus do minusa. W razie czego mogę pokazać ten filmik, nie? Gościowi, że po prostu no nie działa, jest zrąbana. Jeżeli będzie działała, to będzie ok. Teraz gdzie jest minus, a gdzie plus? Najprościej wziąć po prostu akumulatorek. Przykładamy. No i patrzymy, gdzie jest minus. Minus jest po lewej stronie, plus jest po prawej. Minus jest po lewej. Położymy sobie ją tutaj na razie. Czyli nasz plus jest tutaj. Mamy plus po prawej, minus po lewej. Podłączam się do minusa. Spróbuję tą taką cieniutką się złapać tu, chociaż to będzie trochę trudne. Złapała, złap. Ach, kurde. Wiedziałem, że to będzie troszeczkę trudniejsze. Słuchajcie, zastanawiam się, jak to podłączyć, tak żeby to naprawdę fajnie trzymało. Czy wezmę sobie szybko, przerobię teraz jakiś kabel na krokodylki i podłączę i będę mógł się bawić? Tak, zrobię tak. Robię pauzę, robię sobie kabel do zasilania porządnie, żeby był na krokodylkach i zaraz wracamy. Słuchajcie, pokażę wam taki protip ode mnie. Ja teraz sobie już tutaj robię drugą końcówkę. Pod bananka. Aha, co ja zrobiłem? Dobra, wezmę sobie tylko śrubokręcik, żeby to wkręcić. Ok. I patrzcie, jak ja mam tutaj banana, druga strona już nie wymaga lutowania, także tutaj śrubką wkręcimy przewód w to. Ja sobie tak robię, że przewód ucinam jakiś, nie wiem, pół centymetra, troszeczkę więcej. Zaginam go na izolację w ten sposób. I dopiero tutaj, na tym, tu trzeba jeszcze śrubkę wykręcić, żeby włożyć do środka kabelek. Powiem wam, dlaczego tak robię. Zresztą już pewnie się niektórzy domyślają, dlaczego. Ok, wykręcam trochę tą śrubkę, żeby włożyć, nie chcę jej za bardzo. Dobra, i teraz wkładam tutaj razem z tą izolacją, nawet jeszcze mogę troszeczkę wykręcić, tak żeby mi to lepiej weszło. Słuchajcie, jest włożone z izolacją i teraz śrubką dociskam tą izolację, która jest w środku. Dlaczego tak robię? Robię tak z tego powodu, że jakbym włożył prosty ten drucik taki i go ścisnął tą śrubką, to on potem mi się tutaj urywa, tak? A jak jest ściśnięta śrubka na izolacji, to to siedzi tak, że praktycznie jest nie do urwania. Teraz sobie tylko założę końcówkę tutaj na tego banana. No i słuchajcie, warto też jeszcze zwrócić uwagę przy składaniu takiej wtyczki bananowej, żeby tu była dziura, bo możecie sobie łączyć takie przewody. Jak się je łączy? No po prostu bierzecie drugiego bananka. Ja to ostatnio tak sobie odkryłem. I możecie go włożyć tutaj do środka i macie połączone dwa kable, nie? Taka ciekawostka ode mnie. Także warto sobie tutaj zrobić dziureczkę. Jeden banan już zrobiony. Został mi tylko jeszcze drugi i będziemy testować tą wkrętarkę pod zasilaniem. Dobra, słuchajcie, ja już sobie kabel zrobiłem specjalny, dosyć, nie wiem, z metr ma na pewno, także super się teraz przyda do tego zasilacza. No i sprawdźmy sobie, czy to w ogóle wszystko działa. Ja sobie tutaj podepnę minus do minusa, plus do plusa. Jest 12 V, 1,5 A ustawione. Teraz sprawdzę miernikiem, czy faktycznie na tych banankach mam jakieś zasilanie. 60 V na mierniku ustawione, DC. No i sprawdźmy sobie. Tak, plus będzie oznaczony tą czerwoną kreską tutaj, czyli tu mamy plusik. Łapiemy sobie jedną końcówkę, drugą. A się ślizga zawsze ta guma. Mamy 12 V równe na mierniku, tak jak jest na tym zasilaczu, który mi wypuszcza te 12 V. Dobra, to teraz robimy test z wkrętarką. Bierzemy sobie, podłączamy, czyli minus był po lewej stronie. Jeszcze raz, żeby być na 100% pewnym, przykładam sobie akumulatorek. Po lewej stronie mamy minus, po prawej mamy plus. Zresztą tu nawet jest napisane, nie? Minus i plus. Czyli minus po lewej, plus po prawej. Czyli plusika sobie podłączamy tutaj. Tylko to będzie też troszeczkę ciężko złapać. Ok, złapałem. Podpięte jest. Teraz minus. Zobaczymy sobie, ile ona prądu nam pobierze. Podpięte. Słuchajcie, robimy testa. 12 V. Żeby to jeszcze Wam lepiej pokazać, to ja zrobię powiększenie. Wkrętarka podpięta. Daje na jakieś tam obroty. Mamy ustawione na ile? Chwila, żeby to ustawić. Ustawimy ją na 1. Obroty damy tutaj w tą stronę. Bo jest w tą i w tą. No i sprawdźmy, czy ona w ogóle działa. Uwaga, pierwszy test. 12 V, 1,5 A. Słuchajcie, nie działa. Czyli będzie zwrot. Pójdę do niego. Druga strona. Też nie działa. Aha, dobra, chwila. Odpiął się kabelek. Ja pierdzielę, widzicie jak to jest z tymi krokodylkami? Także jeszcze raz sobie podepniemy. Dobra, no teraz już na bank tutaj siedzi to wszystko. Robimy jeszcze jednego testa. Uwaga. Jeden amper. Ale się wolno rozkręca. Patrzcie, dochodzi do 1 A. Na 1, na 2 damy, zobaczymy. Też 1 A. Nie chcę jej za dużo tak męczyć na tym. 3. Cały czas 1 A pobiera. Damy sobie na 5. Ale się wolniutko kręci. Dobra, słuchajcie, no działa. Damy teraz sobie lewe obroty. Drugą stronę. Obroty działają. Niestety nie wskakuje. Ta. Zobaczcie. Jeszcze raz Wam to pokażę. 1, 2, 3, 4, 5. I teraz powinno mi wejść nie chce wskoczyć, czyli coś jest tu uszkodzone. Jak ktoś się zna, to może mi podpowie, co mam zrobić. Czy będzie filmik z naprawy z takiej wkrętarki, żeby weszło ten ostatni. Zobaczmy, co się dzieje w ogóle z zasilaczem, jak złapię. Dobra, ale słabiutko, dobrze. No ale działa. To jest na pewno tutaj już potwierdzone, że działa. A ja sobie ustawię. Słuchajcie. Teraz 15 V. Albo dam 18. Jest teraz 18 V, 1,5 A. Dam na 1. No, obciążam ją 1,5 A. Skakuje CC. Jak ją obciążam, skakuje na 1,5 A, nie? Także ja bym przełączył ją sobie teraz na 2 ampery. Damy jej 2,5 ampera. 18 V, 2,5 ampera. Już się załączył tutaj wiatraczek w tym zasilaczu. To jest na 1. Dam na 5. No, już się załącza zasilacz, wiatraczek w zasilaczu, jak już złapie tutaj na tym obciążenie idzie. Tak to spoko wkręci. Słuchajcie, zrobimy sobie małego testa. Gdzieś tu miałem ten drewienko, żeby coś tam wkręcić. Gdzie są te bity? Dobra, wezmę sobie takiego bita zwyczajnego. Wezmę kawałek drewienka. Gdzieś tutaj mam. Czy mi telefon spadł? Super. Dobra, może zróbmy tak. Ja zrobię pauzę, poszukam drewienka i jakiegoś wkręta i wkręcimy w drewienko. Ok, najprostszy test na przykładzie kawałka drewienka. Takiego malutkiego wkręta. Zobaczymy, czy kręci to nam bez problemu. Ten bit na pewno nie będzie pasował do tego, już widzę. Będzie się obracał i nam zniszczy. Idealnie pasuje. Także użyjemy sobie . Ale ona słaba jest. Dobra, słuchajcie, jak teraz tutaj sprawdzę jeszcze. Ok, złapała. Dobra, teraz sobie włóżmy tutaj bita. Bit jest złożony. Stawię ją na 5. Pamiętacie, 18 V, 2,5 ampera. Robimy testa na kawałku drewienka. Powinna wkręcić to bez problemu. Ja tutaj mam dziurki porobione, ale nie będę w dziurkę. Utrudnia jej zadanie. Okej. No, wkręciła się, przykręciło mi do blatu. Teraz spróbujemy wykręcić. No, słuchajcie, aż mi blat, kurczę, tutaj troszeczkę uszkodziła. Znaczy uszkodziła i tak tutaj robię, także spalony jest troszeczkę. No okej. Powiedzmy, że śrubki gdzieś do biurka skręcić. Tym powinienem skręcić bez problemu. To teraz robimy następnego testa. Ja sobie odłączam tutaj zasilanie z tego. To działa, chociaż ona działa tak jak widzieliście. Nie jest to jakaś super wysoka półka jak Bosch i takie inne. Ale ja bym sobie chciał sprawdzić teraz, wiecie co? To czas na Church Stand, czy on działa. I teraz, żeby tutaj sprawdzić to zasilanie, ja sobie wykorzystam wtyczkę, którą gdzieś tutaj widziałem, że mam. Dajcie mi chwilkę, poszukam. Zasilimy tą podstawkę 24 V albo najpierw 18 V, tak jak jest teraz. I ustawimy 500 mA i zobaczymy, czy to się włączy. Słuchajcie, długo nie musiałem szukać. Znalazłem taką przejściówkę, którą sobie kiedyś zrobiłem do kijanki. Także podłączymy się pod kijankę banankami. W tym celu ja sobie najpierw to wyciągnę. Teraz muszę oczywiście na zasilaczu zmniejszyć ampery do 0,5. Czyli ustawimy jej, damy jej, wiecie ile jej damy dokładnie? 450 mA. 450 mA, 18 V. No zobaczcie. Sprawdzimy, czy ona działa, czy się nie uszkodziła przez to zasilanie 31 V. 18 V, 450 mA. Także podłączamy sobie teraz pod to, czyli tak o. Gdzie mamy plus, a gdzie mamy teraz minus? Nigdy nie pamiętam, jak idzie na tych. Dobra, zróbmy sobie w ten sposób. Minus. Chwila, muszę sprawdzić na baterii, gdzie jest plus, a gdzie jest minus, żeby po prostu nie walnąć się. Więc plus to jest ten większy, a minus jest ten mniejszy. Dobra, plus jest ten większy, czyli podpinam się krokodylkiem. Minus teraz do minusa. I teraz powinienem mieć tutaj 18 V na wyjściu. Ale sobie sprawdzimy jeszcze miernikiem dla takiej 100% pewności, żeby nic nie uwalić. Miernik jeszcze działa. I teraz tak. Plus do plusa, minus do minusa. Jest 18 V, elegancko. Bieguny się zgadzają. Także mam nadzieję, że to za bangla. Podłączamy ją. I też mam nadzieję, że tu są bieguny normalnie podłączone. Także robimy... Dioda się świeci na czerwono. Wow! Jest dobrze. Sprawdźmy sobie najpierw. Tu coś w ogóle lata w środku. Dobra, tej nie będę podłączał. Tu coś lata. Tutaj nic. Czyli sobie podłączymy do ładowania najpierw tą. W ten sposób. I tu jest bardzo ważna rzecz. Tu nie wolno pomylić biegunów. Bo widzicie, tutaj mogę włożyć tak i tak. Dlatego, że tutaj chyba jest wyłamane coś. Tym powinien być taki zatrzask. Także ja sobie najpierw podłączę tak, jak to powinno być. Zresztą tutaj powinien być oznaczenia plus i minus. Dobra, są plus i minus, czyli plus i tak, czyli ma być tak podłączona. Widzicie, wszystko się ładnie... Jak się człowiek popatrzy, to się nie pomyli. I oczywiście jak się nie spieszy za bardzo. Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy, nie? No to podłączam ją do ładowania. Zobaczymy, co się w ogóle będzie działo na tym, na mierniku. Ja sobie zrobię powiększenie znowu na to wszystko. Ok. Mamy 450 mA ustawionych. No i robimy testa z tym. Patrzcie, co się będzie działo po podłączeniu baterii. Nie świeci się w ogóle zielona dioda. Czyli jeszcze jakby nie ładowało jej. Pobór jest 50-35 mA. Także bardzo malutko. Zastanawiam się, czy ona teraz ma jakiś rozruch, czy po prostu zielona się zapala w trakcie naładowania, tak? W ten sposób. Wiecie, o co chodzi? Ale z bardzo malutkim prądzikiem ładuje. 32 mA. O ile to jest sprawne. Także co ja mogę teraz zrobić? Mogę teraz czekać, tak? Ileś tam czasu, zanim to się podładuje. 18 V. Na wyjściu jest 350 mA, a pobiera tylko, no bardzo malutko, 26. Czyli zakładając, że ona by się ładowała takim prądem, to bym czekał i bardzo długo, podejrzewam. Chyba że jest uszkodzony akumulatorek. No tego nie wiem. Zróbmy inny test. Ja sobie na razie zrobię tak, że wyciągnę to z tego, podłączę, no to lecimy po kolei w sumie, już nie będę się bawił. Lecimy z tą, co tutaj coś lata. Ta ma pobór też bardzo malutki. Sprawdźmy sobie w ogóle... O, odłączył mi się ten... Dobra, krokodylek. Sprawdźmy sobie z ciekawości, ile ta bateria tutaj teraz ma. Biorę miernik, żebyście to jakoś też widzieli. Dobra, przesuniemy trochę. I teraz tak, minus i plus. Ja ją troszeczkę podładowałem. 16,28 V już. Widzicie, jak skoczyło? Już się trochę jakby zaskoczyła. Tą, którą podłączyłem pod ładowarkę. Dobra, zróbmy sobie jeszcze teraz taki teścik z akumulatorkiem od kreatora. Wypniemy sobie tego akumulatorka i teraz jeszcze raz plus, minus. OK, bieguny są dobrze. Podłączyłem. No i kreatora ta się ładuje. Ta ma tutaj, pisze, 1200 mAh. Czyli bardzo malutkim prądzikiem ładuje. 0,18 A. Więc zrobimy sobie, wiecie co? Najpierw tak o. Ja podładuję sobie tą kreatora. Z tej wkrętarki odlutuję te przewody, żeby pobawić się tym akumulatorkiem. I zobaczyć, jak ta wkrętarka będzie działała na akumulatorku. No i oczywiście ona mi pozwoli wtedy już zasilić bez problemu tą szlifierkę oscylacyjną. Także będę mógł dwa narzędzia sobie używać, tak? To więc robimy teraz tak. To niech się ładuje ta kreatora. Ja sobie to gdzieś na bok położę i zrobimy taki eksperyment z otwarciem jednego akumulatorka. To sobie niech leży tutaj z boku. Sobie to tak postawię gdzieś, żebym to monitorował. To wszystko. Dobra. Słuchajcie, to się ładuje prądem 10 mA. Bardzo malutkim. Nie wiem, czy te baterie, akumulatorki są sprawne, ale zobaczmy, odkręćmy sobie ten, który jest taki, że coś nim lata. Także to będą ciekawe informacje dla niektórych. Jest ile śrubek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć śrubek. Staram się to wykręcić. O ja pierdzielę, jak to siedzi tutaj mocno. Nie, będę musiał użyć tej takiej innej wkrętareczki mini, bo powiem wam, że śrubki są mocno wkręcone. Słuchajcie, teraz taka ważna informacja, jeszcze wam coś szybko pokażę. Zmieniłem parametry ładowania tego akumulatorka od kreatora. Ustawiłem 24 V, 450 mA. I już ładuje prądem 244 mA. Czyli 5 W poboru mocy ma. I tymi 24 V będę ładował, znaczy zasilał ten charger, do którego jest podpięty ten akumulatorek. No teraz chyba powinno tak być, czyli trzeba ustawić na 24 V najlepiej ten zakres i wtedy widać, że to się ładuje, bo na 18 V w ogóle prawie, że nie szło. Dobra, spróbujmy sobie teraz rozkręcić tą tutaj blokada jest włączona. Jak mi to tutaj się uda jakoś fajnie dostać. Oj, ciężko, kurde, jak te śruby są tutaj mocno przykręcone. Mam jeszcze taką malutką wkrętareczkę K-2006 kupioną kiedyś. Tu jest już padnięty akumulator totalnie, dlatego mam ją na zasilaniu. Niech się troszeczkę podładuje, ja sobie ustawię tutaj, w sumie już mam na maksa ustawione, ale powiem wam, że żeby wykręcić te śrubki, poszła? Jedna poszła, dobra. Słuchajcie, jedną śrubkę mamy wykręconą. Zostały nam jeszcze 5. Jezus! Zawsze musi się coś dziać, kurde, u mnie na biurku. Nie dotykam kabla, a telefon leci, czujecie? Dobra, czy teraz mam to w ogóle normalnie uruchomione, czy nie? Okej, niech będzie na razie takie powiększenie. No sieć tu i nie leć. Dobra. Jedna śrubka już jest wykręcona, tylko ją teraz trzeba wyciągnąć. Jakoś specyficznie. Ja sobie ją podważę tutaj i odkręcę. A żeby was nie zanudzać odkręcaniem tych śrubek, zrobimy pauzę i odkręcę je szybciej. Dobra, słuchajcie, zwykłym śrubokrętem tego bym nie dał rady wykręcić. Powiem wam, że no minimum jakaś wkrętarka taka mała ręczna. No i zobaczmy sobie, co tutaj w środku tego akumulatorka siedzi. O kurde, ale pakiet, popatrzcie się. Ja pierdzielę, żeby tutaj nic nie uwalić. Oddzielone jakąś takim papierem od tych reszty. No i mamy tutaj jakieś takie fajne... Co tu lata w ogóle? Słuchajcie, co tu lata? Oczywiście latało co? Jakiś paproch. Taki okruszek. Dobra. Więc my mamy tutaj pakiet, który składa się z raz, dwa, trzy, cztery. O kurde, spory. Czy tu nic nie jest odlutowane? Tak się patrzę. Nie. On jest podłączony do tutaj, do tego. Ok. Ile tutaj jest tych? Staram się policzyć. 2, 4, 7. 7, 10, 12, 14 takich ogniw po... Już wam pokazuję dokładniej. Stawimy sobie makro. Zobaczcie. Jeden 1,2 V, 800 mAh, niklowo-kadmowe. Niklowo-kadmowe. I powiedzcie mi, czy można by jakoś to lepiej przerobić, żeby one były, żeby ta wkrętarka działała na przykład o wiele dłużej niż na tych, nie? Niklowo-kadmowych. No, jakiś taki pakiecik 18 V, powiem wam, to by było coś fajnego. Wiem, że można tak przerabiać, tylko to trzeba było kupić jakieś lepsze ogniwa. No i dowiedzieliśmy się, że tu są po 1,2 V, 800 mAh, takie ogniwa jak paluszki od... Jak są takie baterie do pilotów do zasilania, nie? Zwyczajne. Gdzieś tu miałem jedną taką normalną baterię, tylko nie mogę jej znaleźć oczywiście teraz. O, jest. Wielkości jak Duracell. Zobaczcie. No idealne. Także można by wykorzystać nawet z takiego akumulatorka do ładowania, nie? Akurat tak się składa, że mam takie ładowarki do niklowo-kadmowych akumulatorków. Chyba na 4 sztuki wejdzie. I to chyba jest nawet od Soniaka. Ładowarka jakaś. Także nie ma lipy. No i tak to wygląda. Czyli co, składamy ją z powrotem, nie będziemy jej tutaj już męczyli. Zobaczyliśmy sobie tylko, jak wygląda wnętrze takiego akumulatorka z tych. Jeszcze raz pokażę, żeby była jakaś informacja dla niektórych, jak to wygląda. Firma HILian, HL, że można je ładować 1,2 V, 800 mAh. I słuchajcie, taka teraz fajna rozkmina. Na przykład kupuję sobie gdzieś taki akumulatorek, wiem, że są w dobrym stanie, w miarę takie ogniwa. No i z nich mogę sobie zrobić przy pomocy na przykład jakiegoś konwertera step up zasilanie do jakiegoś urządzenia, nie? No, tutaj powiem wam, że jeżeli chodzi o elektronarzędzia, jest niezła rozkmina. Zapomniałem włożyć tego papierka, który jest tutaj włożony, jak sobie siedzi, tak jak był. Wielkiej filozofii nie ma. Praktycznie co mógłbym ładować? Tu nie ma żadnej płytki elektronicznej, żadnego balansera, nic. Praktycznie mógłbym to ładować też tym zasilaczem, który właśnie kupiłem. Ustawić go na 24 V, podpiąć się tutaj do pinów i chyba by na to samo wyszło. Przynajmniej tak myślę. Jeszcze nie mam takiej wiedzy dużej jak niektórzy użytkownicy wkrętarek ze znanego kanału Creator. Mam nadzieję, że on tego nie będzie oglądał, bo jak akurat zobaczy, co ja tutaj gadam, to nie wyśmieje. Słuchajcie, dobra, ja skręcam to. Ten aku z pięknym rysunkiem pani kreatorowej się ładuje. Zaraz sprawdzę z ciekawości na tej szlifierce oscylacyjnej, czy on zadziała, czy jakoś się już podładował. Choć troszeczkę. W sumie no już trochę tam siedzi, jakby nie patrzeć. Także zrobimy sobie mały test, czy ta ładowarka ona działa. Ja sobie tylko tutaj tą baterię przykręcę w miarę tak, żeby to trzymało. Nie będę dokręcał tak, jak było fabrycznie, bo fabrycznie było tak mocno dokręcone, że no nie ruszyłbym tego tym śrubokręcikiem. Tym śrubokręcikiem mogę sobie tylko tak o dokręcić, żeby to się działo, tak? To było tak mocno tutaj dokręcone, że jak tą wkrętarką wykręcałem, to było słychać taki specyficzny jakby przerwanie. Jeżeli rozumiecie mnie, o co chodzi. Dobra, jeszcze jest w ogóle motyw z tym zasilaczem. Czy go rozkręcać, zobaczyć, co tam w środku siedzi. A to już chyba nie w tym filmiku, może zrobię w innej części, jak będę miał czas. Także teraz sobie sprawdźmy tego akumulatorka, do ilu on już się podładował, i włożymy go do tej szlifierki oscylacyjnej. Także minus do minusa, plus do plusa. Mamy już 20 V. Słuchajcie, 20 V mamy na ogniwie. One się chyba teoretycznie do 24 ładują i potem rozładowują do 18. Także jeżeli mówię źle, to poprawcie mnie. Czy w ogóle dobrze ustawiłem ten zasilacz na 24 V 450 mA. Podłączamy pod szlifierkę oscylacyjną. W tym celu ja sobie troszeczkę zmniejszę ten obraz, żebyście widzieli też więcej. I popatrzcie. Piękny rysunek. Co, to nie pasuje tu? Jezu, ale jestem głupi. Ja zapomniałem, że ten akumulatorek w ogóle nie jest od tego zestawu. Nie. Ale porażka. Dobra, czy on by w ogóle zadziałał z tą wkrętarką tutaj? No zobaczmy sobie. Też nie wejdzie. A nie, styka. Coś tam styka. No już taki ma większą moc, o wiele większą. Widać, że to działa. No już pada. A ten akumulator jest już kurde wyładowany ostro. Dobra, robimy... O, bit mi wypadł. Robimy inaczej. Ładuję sobie te oryginalne. Zobaczymy potem, jak to będzie działało. O, migła zielona dioda, jak podłączałem tą do tej ładowarki. Przez chwileczkę migła zielona dioda. Zobaczcie, jak podłączę. Wypnę ją. Teraz ją podłączę. Widzieliście? Na chwilę się zapaliła zielona dioda. Dobra, ja zakończę na tym wszystkim ten filmik. Sobie będzie to u mnie się ładowało i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie wygląda na to, że w całym tym zestawie był uszkodzony zasilacz, który no 31 V, to zdecydowanie nie może być tak, żeby on ładował takiego akumulatorka takim prądem, a takim napięciem, bo nie wiem, jak to się skończyło dla tutaj tych akumulatorków tak naprawdę. Także to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś swoje ciekawe myśli na temat tego, co wam teraz pokazałem, to piszcie w komentarzach. Ja idę coś zjeść, obiadek jakiś za 10:01. Także trzymajcie się, pozdrawiam.